Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pytanie moje dotyka obszaru bardziej technicznego ustawy, a kieruję je do pana ministra Dziekońskiego. Otóż artykuł 20 projektu ustawy o nasiennictwie reguluje procedurę przedłużenia okresu, na który wpisuje się roślinę do Krajowego Rejestru. W ustępie 7 stanowi on, że dyrektor Centralnego Ośrodka wydaje decyzję w sprawie przedłużenia okresu wpisu odmiany w Krajowym Rejestrze bądź o odmowie przedłużenia okresu wpisu odmiany w tymże Krajowym Rejestrze. Czy regulacja ta nie powinna też zawierać informacji na temat odwołania od decyzji, zwłaszcza myślę tutaj o decyzji odmownej wraz ze wskazaniem podmiotu właściwego do jego rozpatrzenia. Dziękuję bardzo.